voiceover sort of lit. Hitting the gas, I'm flooring it. GPS, my coordinates like Johnny Cash. I'm walking the line, Abe Lincoln, I never lie. Bankroll, fresh to live. Skirt hit the curb, I swear might die. Smoking the gram, I'm feeling right. On the gram, she give me a light. Now she like, Ben, where you been all night? 2:30 in the morning, sneak in, no lights like Plain Jane. Smoking the vine, shut the fuck up, don't be killing my vibe. Rob Cole, repping the nine. Lil too smooth like a Bud Light line. Feel this vibe, it's fire blazing, too amazing. I, maybe we just high, minds be vacant, we just pacing. Now I couldn't choose a lie, contemplating, mind is racing. She falls for it every time, like her shoelace is untied. I hear karma, karma, kamikaze, better back the fuck up off me. I feel a little spiteful, I might just get too rowdy. And I don't understand, I'm doing what I can. Yep, yep, then I be like, why'd I get this lid again? I had to take that hit again, they take. Siemanko ludziska, witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale. I w tym filmie chciałbym wam pokazać mój nowy zakup. A mianowicie chodzi o Honda Accord 6 generacji w wersji Type R. Dokładnie tak, wersja Type R. Mój pierwszy Type R w życiu. Więc dzisiaj trochę sobie poopowiadamy o tym modelu. Może nie konkretnie o tym egzemplarzu, ponieważ no nie jest to jakiś egzemplarz kolekcjonerski, ale na pewno warto się pochylić nad tym modelem, aby trochę o nim poopowiadać, co, gdzie, jak i z czym. Tak więc zaczynając od początku, na pewno to, co każdego interesuje, albo większość tak pewnie to wie, mamy tutaj silnik H22A7 o pojemności 2,2 litra, generujący moc 212 koni mechanicznych. Czy dużo, czy mało? Pamiętajcie, że jest to Honda Accord z roku 2001. Także nie wiem, co tam innego na drogach jeździło w tym samym czasie. Jakieś Passaty pewnie. Nie ma co tutaj się oszukiwać. Na pewno nowoczesne auta, współczesne auta dorównują tym osiągom, jak również są na pewno lepsze. No ale nie ma co się okłamywać. To auto daje dużo przyjemności z jazdy, dużo wrażeń. I fajnie się tym jeździ. O czym warto wspomnieć? No na pewno na samym początku warto wspomnieć o skrzyni biegów. Jest tutaj skrzynia biegów o znaczeniu MPQ7. Ma ona najkrótsze przełożenia ze wszystkich skrzyń do H-serii. I również, co warto wypunktować, posiada seryjnie wbudowany mechanizm różnicowy, czyli tak zwaną szperę. Więc jeżdżąc tym autem po zakrętach, po ciasnych zakrętach, butując, naprawdę czuć działanie tej szpery, jak również ruszając z miejsca, czy to na śliskim, czy to na śliskiej nawierzchni, czy gdy chcemy bardzo szybko wjechać, to naprawdę tą szperę czuć. Aluminiowe mocowanie silnika, aluminiowe łapy, gdzie podstawowa wersja posiada łapy żeliwne, stalowe, dosyć ciężkie. Posiada cieńszą przednią szybę, co już sprawdzałem. Posiada również bardzo cieniutkie wygłuszenie z tyłu w bagażniku, co również przenosi się na mniejszą wagę. Także jest troszeczkę takich smaczków, dzięki którym po prostu to auto jest lżejsze. I tutaj warto wspomnieć o tym, że Honda naprawdę próbowała mocno przycisnąć, jeżeli chodzi o aspekt wagi i mocy.
próbując właśnie oszczędzić uwagę na takich elementach. To dosyć ciekawe. Tego typu zagranie można było zobaczyć w EK9, w DC2, także tutaj wcale nie mam, nie jestem zdziwiony tego typu rozwiązaniami. Skrzynia biegów pracuje bardzo sztywno, fajnie, zdecydowanie, układ kierowniczy również. No i przede wszystkim ta szpera, która naprawdę pomaga nam, jeżeli chodzi o jazdę po zakrętach, dosyć szybko jazdę po zakrętach. No i 212 koni, nie oszukujmy się, nie jest to 100 koni, nie jest to 120 koni, tylko jest to 212, także dwójeczka. Przelotowy układ wydechowy, mamy tutaj cały układ z kwasówki, jest również katalizator, więc możemy bardzo łatwo spieniężyć na inne modyfikacje. Auto również zostało wystrojone przeze mnie, komputer DP28 przerobione, także autko zostało wystrojone. Ile mocy ma obecnie? Nie wiem, trzeba pojechać tym na hamownię. Autko mam już dosyć długo. Zrobiłem już nim około 6000 km, ale jakoś nie było czasu, żeby podjechać na hamownię. No ale zobaczymy. Powiem wam, że ATR naprawdę fajnie się zestarzał. Z tego względu, że nie rzuca się tak w oczy, jest jakby idealnym sliperem, a jednak dostarcza frajdy z jazdy. Może będzie to wyglądało dosyć śmiesznie, te całe moje odczucia, ale naprawdę polecam każdemu przejechać się taką mocniejszą Hondą z systemem VTEC, żeby zobaczyć, doznać tych emocji. Tu wiecie, to tak może, VTEC, tam coś tam jest, mocy to dużo nie robi, co to może dawać za frajdę, tak? Ale jednak polecam każdemu, bo naprawdę to, co się widzi na filmie, a to, jakie odczucia daje to auto na żywo, to są dwa różne światy tak naprawdę. A więc tak, ludziska, zaczynając od samego początku, może powiedzmy sobie, jakie były różnice pomiędzy wersją Type R a zwykłą. No na pierwszy rzut oka rzuca się cały pakiet dokładek. Jest to dokładka przednia, są to progi, również jest to dokładka tylna. Grill niczym się różni, oprócz tutaj logiem Type R. No i co więcej, na pewno rzucają się w oczy nam lampy z ksenonami, z czarnymi środkami. Były to lampy zarezerwowane tylko i wyłącznie na modelu Type R. No i z zewnątrz tak naprawdę, jeżeli chodzi o przód, nie jest on zbytnio wyzywający, który mógłby pomówić o tym, że naprawdę ma ten akord troszeczkę więcej mocy od standardowego. Także z zewnątrz, jeżeli chodzi o przód, jak również o całą bryłę, to naprawdę nie jest jakiś wyzywający look, który zdradziłby to, że no jednak trochę mocy ten samochód posiada. Chociaż no na dzisiejsze standardy, nie oszukujmy się, 212 koni to nie jest tak naprawdę dużo. Prawdopodobnie dostawca pizzy w swoim TDI-ku was wyprzedzi, ale no jak na tamte lata 2000, musiało to robić robotę. Jeżeli chodzi o tył auta, to tutaj oczywiście pierwsze, co rzuca się w oczy, to dosyć duża lotka, która tak naprawdę zdradza cały tutaj zamysł tego auta. Oczywiście
Honda nie mogłaby być sobą, gdyby z każdej strony nie wrzuciła logo, że jest to wersja Type R. Czyli mamy tutaj czerwony znaczek, napis Type R, jak również na drzwiach bocznych są naklejki z napisem Type R. Także dookoła pokazuje to, że jest to ta najbogatsza wersja, najbardziej usportowiona. Z tyłu widać różnicę w dokładce. Mamy również dwie rury wydechowe, które również były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla modelu Type R. Model 2318 czy 2.0 nie miały podwójnego wydechu, tylko i wyłącznie model Type R posiada podwójny wydech. No i tutaj z różnic, jeżeli chodzi o tył, to również więcej różnicy nie zauważymy pomiędzy zwykłą podstawową wersją a modelem Type R. Także no tak jak mówiłem od samego początku, auto jest mocno nacechowane tym, żeby być dosyć mocnym sliperem tak naprawdę. Przechodząc jeszcze do boku auta, a mianowicie do felg, jak również i hamulców, warto wspomnieć o tym, że model Type R był wyposażony w 17-calowe felgi Speedline'a o rozstawie 5x114,3. 5 szpilek miał Type R i wersja 2.3 tylko i wyłącznie. Różnica również jest w hamulcach, ponieważ standardowy Accord ma zacisk jednotłuczkowy, a tarcza o średnicy 282 mm. Tutaj mamy już zacisk dwutłokowy, a tarcza ma średnicę 300 mm. Jeśli chodzi o tylne hamulce, to od tylnych hamulców nie zmieniło się nic. Są takie same jak w podstawowej wersji, także tył tutaj się nie zmienił. Jedynie przód jest dwutłoczkowy, a tarcza o średnicy 300 mm. Wsiadając do wnętrza Atera, na pewno znajdziemy pewne różnice, jeżeli chodzi o zwykłą wersję podstawową, nieusportowioną. Naprawdę we wnętrzu jest wygodnie. Jest ono delikatnie nasycone takim wyścigowym lookiem, można by powiedzieć, jak na tamte lata. Mamy tutaj białe zegary, mamy również kierownicę Momo, która również była montowana w Ferrari Maranello bodajże, także dosyć taki sportowy akcent. Jakieś takie fejkowe karbony na drzwiach, no i oczywiście wnętrze. Wnętrze, czyli mówię tutaj o fotelach, fotele Recaro, które są mega, mega wygodne i bardzo dobrze trzymają na boki. Te fotele również były montowane, z tego co wiem, to w DC5, w EP3, w tej wersji Anniversary, jak również bodajże w Mitsubishi Lancerze. Także w wielu modelach były stosowane te fotele. Jest to SPJ1 bodajże, się nazywają te fotele, ich dokładny model. Fotel kierowcy posiada pompowane lędźwia, jak również oba fotele są wyposażone w regulację. Tutaj można sobie wydłużać na nogi, także też spoko sprawa, więc można sobie dostosować fotel tak, aby można było w długie trasy wygodnie sobie jeździć. Fotele na plus, jeżeli chodzi o to. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że jest to rodzinny sedan, więc ja siedząc tutaj w wygodnej pozycji mogę również usiąść za sobą i też będzie mi wygodnie, także możecie sobie w trasę zabrać czwórkę, nawet piątkę osób i będzie Wam wygodnie. Tak szczerze mówiąc o Accordach szóstkach, myślę, że to już jest taka ostatnia generacja, która reprezentowała ten taki stary styl VTK, że tak powiem, tych silników, ponieważ później zostały wprowadzone silniki z K-serią. No i tak naprawdę był to ostatni model Accorda w wersji Type R, bo później był wypuszczony już w wersji Type S. No i miał 2,4 litre, 190 koni. I już właśnie z K-serią pod maską. No można mówić jeszcze o wersji Euro R, która tak naprawdę była usportowioną wersją siódmej generacji, no ale nie oszukujmy się, nazwa nie zgadzała się z tym, co było rzeczywiście produkowane na rynek, bo tak naprawdę wersja Euro R była tylko i wyłącznie na rynek japoński. Także żeby nazwa Was nie zwiodła, niestety na Europę Euro R nie było wypuszczane. Także tak naprawdę mamy Accorda, szóstą generację, 2,2 litra, system VTEC i naprawdę po przekroczeniu tej pewnej ilości obrotów naprawdę to czuć. Odczucia są zajebiste i powiem Wam, że tak naprawdę
naprawdę te odczucia można tylko porównać do K-serii, do K20, bo jeździ mi ta serio i bez serio i tak naprawdę tylko H-seria i K-seria daje jakiekolwiek odczucia z VTK. I to jest coś fajnego, bo możecie mówić, a tam się jarasz nie wiadomo czym, ale to jest fajne uczucie, gdy przekraczacie pewny zakres obrotów i auto zmienia dźwięk i ten przutarz zaczyna się unosić od tego przyspieszenia. To dosyć fajne uczucie tak naprawdę. Również kolejna sprawa, o której warto wspomnieć, nie wiem, warto, nie warto, do której musiałem się przyzwyczaić w tym modelu, jest to, że patrząc w lusterko wsteczne, praktycznie połowę lusterka zajmuje nam ta ogromna lodka, która jest na klapie. Dosyć fajny akcent, nie powiem. Dobra, przetestujemy sobie teraz przyspieszenie od 0 do 100. Zobaczymy, czy uda mi się w ogóle ogarnąć stoper. Tak więc zaczynamy, auto ma procedurę startu. Kiedy chcemy, możemy nałożyć, nie ma problemu. Ojej. To mi się podoba w tym aucie. Że mogę tym autem pojechać do żłobka po syna, jak również mogę sobie się pobawić i czerpać z radochy z tego, co daje nam to auto. Dziękuję serdecznie, że dotrwaliście do końca. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, subskrypcję. W opisie tego filmu macie social media, czyli Instagram, facebookową grupę Ludzisko Roniego, na którą wszystkich Was zapraszam. No i często w sobotę o godzinie 21 odbywa się live na kanale, także można wbić, porozmawiać. Oczywiście za każdym razem dodaję posta na facebookowej grupie, że takowy live się odbywa danego dnia, także warto dołączyć do grupy i być na bieżąco. No i to tyle. Żegnam się z Wami, dzięki za oglądanie jeszcze raz i do następnego odcineczka, a ja sobie jeszcze troszeczkę pojeżdżę.